Dane dotyczące wyrobu przekazuje się zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji używania wyrobu lub etykiecie reklamowanego wyrobu i przedstawia się je w formie audiowizualnej i wizualnej w sposób widoczny i czytelny, dźwiękowej w sposób wyraźny. Reklama powinna zawierać określenie podmiotu prowadzącego reklamę, nazwę producenta i upoważnionego przedstawiciela, jeżeli został wyznaczony, oraz ostrzeżenie. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Natomiast w przypadku reklamy produktu nie mającego przewidzianego zastosowania medycznego, reklama musi zawierać ostrzeżenie o treści. Dla bezpieczeństwa używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. W przypadku reklamowania wyrobu medycznego poprzez influencerów, reklama powinna być w sposób jednoznaczny i zrozumiały oznaczona jako reklama wyrobu medycznego. W przypadku natomiast sponsorowania targów, konferencji czy zjazdów oraz prezentowania wyrobów podczas tych wydarzeń należy wskazać charakter reklamowy, jeżeli informacja ta nie wynika bezpośrednio i jednoznacznie z przekazu. Innymi słowy, jeżeli reklama jest zamieszczona w taki sposób, że konsument może nie zauważyć, że jest to reklama wyrobu medycznego, należy jasno zaznaczyć, że dany przekaz ma charakter reklamowy. Reklama w zakładach leczniczych, podmiotów leczniczych, w miejscach wykonywania praktyki lekarskiej przez pielęgniarkę, przez położną, fizjoterapeutycznej może być rozmieszczana wyłącznie w poczekalniach dla pacjentów. Reklama w tych miejscach nie może być udostępniana z zastosowaniem form dźwiękowych lub audiowizualnych. Reklama, której rozpowszechnianie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, reklamy wyrobów medycznych, nie spełniająca wymogów w nim określonych, może być rozpowszechniana nie dłużej niż do dnia 30 czerwca tego roku. Rozporządzenie w sprawie reklamy wyrobów medycznych wchodzi natomiast w życie 13 maja 2023 roku.